Cześć, witajcie, ja jestem Klinio i zapraszam Was na spotkanie oczywiście z Farming 22 i z Brzozóweczką. Dlaczego październik? Dlaczego 13? Dlatego, że miało być przewinięcie do listopada. Wyobraźcie sobie, miał być listopad, bo w listopadzie jest rzepak na sprzedaż. Ale w październiku właśnie wyskoczyło mi zapotrzebowanie i nie zgadniecie na co. To teraz patrzcie. Tu, dokładnie tu. Elewator zbożowy i Sogro. Więc zatrzymałem w tym momencie, bo i tak miałem robić odcinek właśnie taki ze sprzedażą, z przewinięciem do wiosny, do siewów. Więc lecimy na pełnej Sogro dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko sprzedać w dobrej cenie. Oznacz miejsce, gdzie jest ten elewator. Tu za młynem. Dobra. To ja już tak sobie odpaliłem pęda, pęd mi się przyda, ten mi niepotrzebny. MFA odpalam. Na tą chwilę potrzebuję MFA, bo już mam dwie przyczepy są już Sogro, bo nie weszło mi do silotu. Wywiozłem caluteńki jęczmień, wywiozłem na młyn, ale tam też później pójdziemy. Tam też jest hardcore na młynie. Czekajcie, w ogóle młyn chodzi. Tak, młyn chodzi. Jak widzicie, no jeszcze jest 170 parę ton do przerobienia, ale tam jest hardkorowo z mąką. Ale to do tego wrócimy. Na razie na tą chwilę to ja sobie muszę zrobić tak, że odpalam sobie już pracownika. W tym momencie stwórz pracę. Tak, tu ma dojechać. Nie może, dlaczego? Stwórz pracę, ciach, pach i puch. Dobra, niech stoi na drodze. Dobra, zabrakło pieniędzy. Coś ja mam na minusie. Dobra, pierwszy przejazd muszę zrobić sam. Zabrakło pieniędzy. Mógłbym wziąć kredyt, to. Dobra, na szybkości jadę. Jakby nie było. Jadę na szybkości, bo to sprzedaż tego co gra w tej cenie, gdzie ono jest tam 1500 maksymalnie. Z tego co mi pokazały wahania. A ja sprzedam po te 1700 na zapotrzebowaniu. No to powiem wam 250 tysięcy, co zarobię po 1000 tylko licząc. To już mam ciągnik, a cała reszta to będzie górko. To już mam ciągnik, który chciałem, żeby był jeden większy. Także już będzie super. A może uda się siewnik jakiś ogarnąć. Zobaczymy jeszcze, co będzie na promocjach. Bo jeszcze na to nie patrzyłem. Oczywiście jakaś większa przyczepy, coś, no, przydałoby się tego. Ale no, dobra, muszę na szybkości jeden zestaw sprzedać, żeby mieć pieniądze na pracowników. Ja zapomniałem, że oni na kredyt nie jeżdżą. Ale dojechałby, sprzedał i by była kasa dla niego, a on... Nieważne. Nic tu nie jedzie? Chyba nie. I to wyskakujemy na pełnej. Co mi tu tak przylagowało? Co to było? Jakąś taką ścinkę miałem, że... Kupiłem się na tym. No ale dobra, mniejsze o detale. Mniejsza o detale, zasuwamy. Byleby to wysypać, to już będzie kacink, ładna kasa. A to jest tylko to, co mam na przyczepie jeszcze w kombajnie, mam chyba tonę. Bo nie chciałem tego wywozić na młyn, a skoro już tu jadę. Skoro już tu jadę, to tak na szybkości patrzcie, co tu się dzieje.
Masz Secret Monka zrobiona, której jeszcze nie odebrałem. A tu jest cała do wywiezienia. I jeszcze nie ma ceny, bo cena jest chyba w grudniu. Także tej mąki jeszcze. I parkour znowu. Także młyn robi robotę. Nie mogę powiedzieć, nie chciałem sobra wywozić. Wywiozłem cały ten jęczmień, bo szkoda mi było tego sogra. Bo jak widzicie, no cena się trafiła, lepsza od jęczmienia, a no nie lepsza od mąki, ale lepsza od jęczmienia i mam nadzieję, że zarobię na tym wystarczająco, bo to prawie razy dwa, czyli pół miliona, tak? Pół miliona to na pewno nie zarobię, ale może 400 tysięcy, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na samym oczywiście sogro, nie? Dobra, czyli to jest pierwsza przyczepa do wywiezienia. Zaraz pracownicy będą jeździć, pierwsze dwie przyczepy do wywiezienia. Zaraz będą jeździć pracownicy w tą i z powrotem, żeby to powywozić. Oczywiście nie wszystko im tu będzie szło fenomenalnie, ale ja sobie na następny sezon liczę kupić większe przyczepy. Czy ciężarówkę? Może jeszcze nie. Może jeszcze nie ciężarówkę, ale no widzicie, mam te ciągniki do nich przyczepy, no to w tym momencie będę miał zawsze tam jakąś możliwość balansu tymi moimi ciągnikami, bo będę miał wtedy bezśrednie. No niby masę jest jako duży, ale... $65 000 tylko za te dwie przyczepy dostałem. Dobra cena. Nie ciebie chcę, to chcę. Dobra, ja tu zacznę sypać, a tamtego od razu wezmę, niech wraca. Zrobiłem wszystkie pola swoje, nawiozłem, zapnowałem, nawiozłem. Co jeszcze jest takiego? Aha, łączenie pól nie poszło do końca po mojej myśli, ponieważ ale to może być poprawione po aktualizacji. Ale nie wiem, bo jeszcze nie gram na mapie po aktualizacji, że niektóre mi tutaj krzaki przy wycinaniu drzew, spoko, drzewa daje się wyciąć, jest ok, usuwać korzenia, tylko niektóre krzaki są tak jakby pod ziemią i wyciąć część bytna, zostaje jedna czy dwie gałęzi i robi się lipa. Dlatego tutaj jakby no odpuściłem sobie dalsze modyfikowanie tego i zrobiłem wzdłuż pracę, dojedź mi tu. Dobra, już są pieniądze, więc łogiń, więc dlatego tak to zrobiłem. Dobra, sypiemy sogro, zaraz jeszcze kombajnem trzeba będzie podstawić rurę, jak przyjedzie. O, właśnie tutaj. Będę wjeżdżał na gospo, to na razie go zgaszę, ale trzeba będzie to wysypać. Dobra, teraz idzie mega sprzedaż. Nie ma to tamto. Wiedziałem, że sogro mi się w pewnym momencie opłaci. Także tutaj... A, bo sogro świnią mogę wysypać. O. Do tego przejdziemy może później. W którymś tym sezonie, jak będą buraki czy ziemniaki, że nie będę kupował paszty, tylko będę sypał swoje plony. No do świnek, ale... To jeszcze nie ten czas, nie tak świniarnia, bo tu to się nie opłaca na razie.
Bardzo dużo chyba kukurydzy idzie. Także myślę, że to będzie podstawowym jakby źródłem. No zobaczymy. Na razie zobaczymy, na ile uda mi się odkuć i zarobić na tym sogro. Bo to jest dla mnie decydujące, bo tym samym mówię, potrzebuję siewnik i potrzebuję drugi piewnik. I zobaczymy, bo może być, że wystarczy mi duży ciągnik, a siewnikiem jeszcze tym małym ogonie któreś pole, ale zobaczymy. Na razie, jak widzicie, tego sprzętu dobieram sobie. Wały, przede wszystkim wały bym chciał kupić większe, bo te małe, co mam, no to jako drugie mogą być, ale tylko jako drugie. Nie wiem, co on tu robi, że on tu stoi. Myślę, że może zaraz pojedzie. No jeszcze ta mąka, tutaj też jakąś przyczepę do mąki może. Zobaczę, jak będę kupował przyczepy, co jest i jaki jest wybór. Żeby sobie kupić dużą przyczepę do zboża, zawsze muszę mieć możliwość przebudować ją, przezbroić w sensie i podjechać i z autoloadem na przykład pozabierać te palety z mąką, nie? Albo na przykład Big Buggy sobie przywozić, chociaż nie, no Big Buggy mi się bugują, ale palety, palety to tak. Pola. Pól na razie mi wystarczy, ewentualnie coś, żeby powiększać te, które mam, ale to do tego też bym potrzebował drugi kombajn, więc na razie z polami daję sobie lekkie wstrzymanie. Myślę o drugim kombajnie, ale to może gdzieś za dwa sezony, bo już tych pól mam trochę, one są dość duże i tutaj nie ma co ukrywać, że przydałby mi się drugi kombajn, jak się pojawi teraz trzeci ciągnik i kolejny zestaw przyczep. To myślę, że już tutaj o dwóch kombajnach mogę sobie śmiało myśleć. Dobra, ten niech wysypuje. Się pracownik zbugował. Teraz zobaczymy, ile ja zarobię. 49. Nie! Chodź mi na drogę. 49, już ładnie. Ponad to. No, ponad 100 tysięcy to grubo. Także pięknie. A dopiero dwa zestawy pojechały, nie? Że nie ma to tamto. Dobrze, sogro się opłaciło. Jęczmień też mam nadzieję i mąka ładnie. I mam nadzieję, że mąka ładnie odda. Jeszcze co? Myślałem nad olejarnią, ale to jeszcze nie ta pora. Jeszcze za dwa sezony co najmniej, bo za dużo. Muszę maszyn trochę dorobić. Dorobić, tak. Wziąć młotek, poklepać tam w garażyku, nie? Nie no, muszę kupić ciągniki. Przede wszystkim muszę wymienić wszystkie trzy ciągniki. Plus ten czwarty, który teraz dojdzie. Muszą być cztery duże ciągniki. Co najmniej, tak? Żeby móc już tymi sprzętami mieć te duże maszyny, bo siewniki... O, tu wam pokażę. Stop. Tą chwilę wytrzymamy. Tutaj sobie nie udało mi się zlikwidować tego. Już jak znajdę jeden krzak. To wam pokażę. O tu, widzicie? Tu ta gałąź, nie idzie tego za chusteczkę usunąć. Dlatego sobie odpuściłem, po prostu porobiłem za kola. Tu przeorałem to, co było po sogro i ten. To zaokrąglałem sobie tak i tak sobie zostawiłem to pole. Wygląda to... O, jak widzicie, mniej więcej tak, że ten zagajnik w środku został, bo...
żeby nie było. Także chciałem go zlikwidować całkiem, nie udało się, no mam nadzieję, że po aktualizacji to już da się wszystko usunąć fajnie, ładnie. Ale tu nie narzekam na to, nie. Bo nie o to chodzi, ja sobie znalazłem na to inny pomysł. Wydaje mi się, że jeszcze za jakiś czas ten zagajnik jeszcze trochę zmienię. Także myślę, że i tak będzie to spoko, no chyba, że już się tak dorobię, że zostawię jak jest, nie będę nic zmieniał. I tym samym po prostu zacznę nową serię. No zobaczymy. No na razie zostaje tak jak jest. Dobra, zacznij pracę. Ja wracam teraz na szybkości do MFA. A na miód nie patrzyłem chyba. Mąkę odrzucałem, bo się robiła jak szalona. Czekajcie, na szybkości skoczę, ten miód odgarnę. Bo miód będzie w lutym. No, nie, czyli coś tam nadzorowałem ten miód, dobra, nie ma tragedii. A, miałem tu przejechać koło John Deere'a i zabrać to coś, co ma w zbiorniku. Nawet kicaj do John Deere'a, odpal. No to na 200. No już się nie zmieściło nigdzie. Ale to też tym samym powiem wam, dostawię sobie jednego bina. No ale tu muszę mieć pieniądze, bo na bina miałem pieniądze, ale chcę go teraz dostawić, bo już mi się przyda, bo widzicie, ilości są takie, że no niestety te 400 tysięcy to jest, bo chyba 400 było wszystkiego, 250, czekajcie, niech ja to zobaczę, 250, nie, pół miliona. Dobra, było pół miliona, no to to jest pół miliona to jest mało, no tam było chyba 400 plus 100, no to było pół miliona, no to tu z jeden, bo chcę duże silosy postawić, więc tutaj nie chcę przeginać, ale te 250 tysięcy, jakbym tu jeszcze dołożył, bo 750, no myślę, że byłoby ok. To myślę, że byłoby ok. Dobra, zobaczmy, gdzie jest ten. Gdzieś tu jedzie, a nie wiedzieć czemu ten dyk, ale jedzie. Dobra, to ja sobie tym. Wyjadę, stwórz pracę, aktywuj i tu proszę mi. Może dotrzeć do celu. No nie bij mnie, proszę cię. Nie warsztat. Stwórz pracę. Z tymi momentami to jest po prostu czarna magia. Dobra, on już ruszy. Mam taką nadzieję, dobra. Jest to przez coś zablokowane. Nie to, nie chcę pracy, tylko chcę cenę. 1700. No i dobrze, i tu jest spoko, sprzedajemy, zarabiamy jak najwięcej. Teraz mi się tutaj obaj spotkają i będzie dopiero blokada. Już jedź, nie jesteś blokowany, bo ja tym już objechałem. Czemu oni tak dziwnie jadą tą stroną? A może dlatego, że tam rondo ominąć to miasto. To też jest jakaś to koncepcja, więc mam nadzieję, że no jaja sobie ze mnie robią, naprawdę. Ty no jedź, stary. Zaraz cię z drugiej strony dogonię, nawet wyprzedzę.
co gro, lecimy, no. Taka szybka sprzedaż. Mam nadzieję, że kasiora będzie przednia, no bo teraz już wpadło sto parę tysięcy, znowu. Sto parę, no. Liczę cały czas na to, że zarobię ładne pieniążki na tym. Widzicie, te moje ciągniki już tu mordują. Przeokrutnie trzeba będzie je powymieniać na nowe, mocniejsze. Dobra, on pojechał tam, ja jadę tutaj. No tylko z tymi MF-ami tam muszę pomyśleć. Massey Ferguson na pewno będzie, wiecie jaki. Tylko muszę pomyśleć jeszcze, jaka marka wejdzie, bo na pewno będzie MF za MF-a małego, Fend za Fenda. Dojdzie klas teraz jako czwarty i muszę pomyśleć, co za tamtego większego MF-a dorzucić za ciągnik, jeszcze jakąś markę z tych średnich ciągników. No i tutaj powiem wam, że propozycje są dwie i która będzie, nie wiem. Chociaż nawet trzy, tak sobie teraz myślę, więc dopiero będzie zagwozdka. Ale to spokojnie. Nie ma to tamto. Bo teraz już mi się w głowie czwarta propozycja na ciągnik zrobiła. Nie, muszę zwolnić. Muszę zwolnić. Tymi pomysłami. O, o, o! Idealnieśmy się zjechali, widzisz? Widzisz, Keniu? Dawaj, 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 ładuj z tymi przyczepami. To jest konwój do sprzedaży. Weź mi się tam nawet nigdzie nie blokuj, tylko jedź. Niech sąsiady widzą, że ekipa jedzie. Pracowaliśmy tyle, tyle pól żeśmy skosili, tyle potu łez wylali. Jedziemy sprzedawać. Niech płaczą, że Sogra tyle nie siali, co my. Się nie okazało, że w przyszłym sezonie owiec będę pchał na młyn. Nie, no myślę, że aż tyle nie zarobię na tej mące. Po prostu muszę uwzględnić jęczmień co roku. I to taką poważną ilość tego jęczmienia. Tu ponad 200 ton wysypałem, ale tak, żeby te 150 ton jęczmienia było. Żeby ten młyn miał co robić, bo to tak myślę, że w sezon te 150 ton przerobi. Więcej raczej chyba nie. Zresztą zobaczymy, ja mu tam wsypałem sporo. O ponad 200 ton. Może liczę, że tam jakieś 200 ton to samej mąki będę miał. Dwa koła, no to prawie 400 tysięcy. No zobaczymy. Słuchajcie, bo coś mi się tu zaciął, więc ja go sobie tu wyprzedzę na szybkości. Ja jego sobie wyprzedzę na szybkości, zanim on mi tam zacznie kombinować, to ja zaraz go tam ogarnę. Ale ja sobie sprzedam tu dwie przyczepy już. Ładna jesień, październik mamy, idzie na grubo. 50 tysięcy prawie dochodu.
Idealnie, zaraz dowalimy następne, to jest 60 coś. Także spoko. Dobra, na szybkości muszę się teraz wsiąść do pęda. Oj, ten pęd na razie do tych przyczep pasuje. Więc może być, że dokupię ciągnika, jeszcze nie będę pęda sprzedawał, bo będzie tylko do ciągania przyczep i jakichś drobiazgów. Do każdego z nich mogę chyba ładować dać. Także to też jest jakaś opcja wykorzystania jeszcze tych ciągników, tylko one już... Co z tego, że one się szybko psują, no ale no trudno, inwestycja. Dobra. Zacznij pracę, stwórz pracę, dojedź, dostań gdzieś tu na polu. Najprościej będzie dla ciebie. Dobra, teraz przełącz mi i zaczynamy sypać z tego zestawu. Sześćdziesiąt pięć tysięcy i już mamy ponad 200. No i pięknie, ten pojechał, to tym ja wracam sam. Jeszcze zostało, myślę, że ze 100 tysięcy jeszcze wyciągnę. No czy 400 będzie na tym sogro? Nie wiem. Kombajn wysypany, dwie pierwsze przyczepy poszły. No nie wiem, ile jeszcze zostało w zbiorniku, ale ta jeszcze mi przylagowała, te liście, to wszystko, ale spoko, lecimy, zobaczymy jak to wyjdzie. A najważniejsze, żeby to sprzedać na czas. No i wtedy rozdzielimy kasę, nie? Bo na razie to... spłacę kredyt maksymalnie, żeby te odsetki były mniejsze. Prawie 10 koła odsetek płacę miesięcznie. To jest dużo. Także tutaj, no, powiem wam, kryzys trochę jest. Uprzątnę młyn. Zanim dojdzie do przebijania czatu dalej, no bo w listopadzie mam rzepak, potem luty miód, a dopiero w marcu mam chyba siewy, jeszcze pszenica gdzieś po drodze. Także muszę wam powiedzieć, że nazbierałem tego. Z miodem fajny pomysł, bo po 3 koła dużego nie ma, no tam niech wpadnie te 20-30 tysięcy. Zawsze to coś jest. Zobaczymy jak ze świniakami, bo jeszcze nie zaglądałem. Może pozwoli mi to po następnym sezonie dokupić jedną gospę. Ale myślę, że jeszcze nie, muszę przynajmniej milion myślę, że muszę odblokować na kredycie, tak żeby, czy nawet ponad milion, tak żeby móc zrobić jakąś taką przebudowę. Bo co z tego, że ja ten teren kupię, jak ja zrobię to byle jak, a ja nie chcę byle jak. Także chwilę się trzymam, no te co tutaj są, świnioki będą musiały być, krok, czy mi się opłaca tutaj. Wiecie co, już myślałem nad czymś takim, żebym kupił bina z temerem, żeby mi ten temer dowozili. No bo nie mam, łąki przeorałem, jedną łąkę w sumie. No i nie mam sprzętu, żeby robić ten temer.
Więc tak sobie pomyślałem, że może bym kupił Bina i chociaż na początek zamawiał ten temer, żeby mi przywozili i żeby mógł te krowy tutaj robić, no rozwijać, tak? Rozmnażać mleko jakieś, żeby było coś. No, nie wiem, mam dylemat. Jeszcze gnojowica jest do ogarnięcia, ale to jest tyle rzeczy do ogarnięcia, że już sam nie wiem, w co ręce włożyć. Bo przydałoby się postawić baniak. Trzeba będzie zobaczyć, czy on się sprawdzi. Ojej. Ile ja wywożę jednorazowo? 168 było. 37, 75 ton chyba wywożę. To ja mam tu jeszcze oko 400 powinienem przekroczyć. Nie przekroczę. A może? No stówę mam, ponad stówę mam za transport. Na dwóch ciągnikach mam ponad stówę za transport. Dobra, zobaczymy. Stwórz pracę. Tu proszę przyjechać. Zacznij pracę. I ten. Dobra. Zobaczymy, ile zostanie po wsypaniu ostatniej przyczepy. Ale jeżeli zostanie jeszcze ponad 75 ton, chyba dobrze liczę, 37 i 28, jest 50 i 15, 65. U, tu nawet. To tutaj powinno być jeszcze ponad 100 ton. Czekajcie, bo ja źle policzyłem, chyba się oddychę machłem. Wow! Jeszcze 200 tysięcy sogra w silosie. To tamten pojechał 60. Ja pierdziele, ile ja kasy zarobię na tym sogro. Pięknie. Pięknie, a jeszcze jest rzepak. Ale będzie sezon. Kombajn? Nie, a może? Może drugi kombajn? Jak myślicie? Może drugi kombajn? Nie, myślę, że jeszcze nie czas. Lepiej wymienić ciągnik, ewentualnie sprzętu, dokupić większego, niż ładować teraz drugi kombajn, bo coś czuję, że jak ja dołożę drugi kombajn, przyspieszyłoby mi to żniwa, to fakt. Ale pojawi się zaraz ciągnik. Zestaw przyczep do dużego ciągnika musi być, nie ma opcji. Czyli trzy ciągniki z przyczepami, żeby tą sprzedaż zwiększyć. Ewentualną. Ciemnik potrzebuje. No i nie wiem, czy już nie 3-metrowy nie zamienię na coś 9-metrowego. Bo mam ten 6-metrowy, już teraz 9-metrowy jakby wskoczył, byłoby fajnie. Tylko czy będzie taki? Zobaczymy. Wolałbym jeszcze dziewiątkę bez podsiewacza. W ogóle bez podsiewacza wolałbym. Ale żeby były. Muszę pomyśleć coś o magazynowaniu obornika. Puh! Nie obornika, tylko gnojowicy. I chyba będę musiał silo skupić, ten właśnie taki podziemny. Na te pół miliona ton. Dobra, po mojemu pół miliona ton, 500 tysięcy litrów gnojowicy. Po to, żeby to zbierać, 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 zbierać. I o, znowu się zjechaliśmy prawie w tym samym czasie. I po prostu w pewnym momencie zrobić sezon na gnojowice taki na grubo, nie? To nie chciałbym, wolałbym to.
Dobra, zobaczę co będzie na... Ej, tyle rzeczy jest mi potrzebnych, że to masakra po prostu, nie? A może po prostu wezmę jakąś niedużą beczkę i sprzedam tą gnojowicę? Co ty tu robisz, stary, co to było? Albo ja już temu jadę po... No i oczywiście w drzewo wjechał, nie? No to by było ciekawe, gdyby w to drzewo nie wjechał. Dobra, mniejsza o to. I tak już daleko zajechał, więc zaraz się nim zajmę. Został przez coś zablokowany. No popatrzcie, przez co został zablokowany? Przez drzewo! Up, przykro mi. Trzeba w nie nie wjeżdżać, nie? Dobra, zaraz się tym zajmę. Najpierw dam ten zestaw, niech się wysypie. A wy co, gamonie? Ten ruch czasami irytuje lekko, bo... pięknie, ładnie, kasa wpadła. No i stój teraz. Teraz ja jadę. Nie ma to tamto. Ale ciemniki muszę już pozmieniać. Widzicie jak one cierpią. O, jest po prostu obłęd. Szczepy nie są jakieś wielkie, ale no... te ciemniki już to po prostu czują. Ale taki problem to nie problem. Robię kasę na Sogro teraz, więc spod... Dobra, ja na szybkość sobie tego ogarnę, wyślę na gospę. Bo myślę, że jeszcze jeden taki rajd zrobimy. Tak, zacznij pracę, bo to ja przyjechałem nim, więc spoko. Widzicie, pick-up jest na sklepie, czeka na wyjazd i też się nie może doczekać. On tam przezimował trochę, bo zabierałem big bagi i... no wyszło jak wyszło. Dobra, ciach, pach i puch, sypiemy. Ile ja mam jeszcze na... 100 ton jeszcze... Łodzież, sircze, to ja mam jeszcze ze 150 tysięcy do zarobienia. Ja pierdzielę, prawie 500 000 wyciągnę. Ale ładny strzał. To mi się podoba. Takie akcje to ja lubię. Oho, ale te 500 000 zaraz wydam, nie? Na modernizację. Ale to wydam dopiero na wiosnę. Na razie nie ma to tamto, lecimy. Dam dopiero na wiosnę, teraz trzeba będzie
spłacić, żeby mniejsze odsetki płacić do banku. Zobaczę, muszę sobie zobaczyć nad jakąś przyczepą do transportu palet na autoloadzie, bo nie wiem jak daleko z tą mąką będzie do jeżdżenia, a tej mąki trochę jest. Więc dobrze by było, żeby coś brało sporą ilość tych palet. No zobaczymy. Pewno wszystko się da, to nie jest tak, że się nie da. Wyrobiłem ledwo, ale wyrobiłem. Czekałem, szukał tych kadridży, poznajdował, ale ja bym był bogaty, co ja bym nie kupił, co ja bym nie zrobił. Ale nie szukam tego, nie zależy mi na tym. Widzicie, wolę takie nieplanowane sogro. Nagle ciach, pach. Myślałem, że go będzie za dużo. Jęczmień cały przeznaczył na mąkę. Nagle pach, padło mi zapotrzebowanie. I stąd ni zowąd. I super. I takie akcje lubię w farmingu, tak? Czasem takie... Wiecie, no jakby to powiedzieć... trzeba mieć trochę szczęścia. Taki wybrać dobry moment. To może być... No oczywiście nie zawsze się uda trafić, tak? Akurat to konkretnie... Na to będzie zapotrzebowanie, no nie wiem, mam przyszły sezon, nie wiem na co będzie zapotrzebowanie. Tak naprawdę to chciałbym odblokować 1,5 miliona i kupić to pole tu po lewej, nie? I dopiero byłoby szaleństwo, ale nie, spokojnie. Nie idę aż tak. Uparcie, bo przy tych maszynach to ja bym się zajechał i w ogóle. Trzeba trochę maszyny poprawić, zwiększyć ich ilość. Poprawić, w sensie większe maszyny kupić, a zwiększyć też ich ilość, no bo na pewno musi się pojawić lada moment drugi kombajn, bo tu już będzie nie wyruba. A jaki to będzie kombajn? Nie wiem. Dobra. Podjeżdżamy i sypiemy. No widzicie, ten mały pierdolnik też roboty narobił tyle, że aż jestem w szoku, ale zobaczmy. Czekajcie, ja sobie zobaczę, wejdę w promocję. To jest ta przyczepa? To chyba nie ta przyczepa. Czekajcie. Ja sobie zobaczę przyczepy, które mnie interesowały, ale nie, to mnie te interesowały, rozszerzenie, tak, te brandnerki mnie interesowały, ustawienie kutu, nie mogę nic zmienić na Continentalu, szerokie opony, właśnie coś takiego pokrywa, tak. Kolor podstawowy czerwony, kolor pokrywy nie mogę zmienić. Ja pierdzielę, jedna przyczepa prawie 50 tysięcy. Ale takich dwóch przyczep będę potrzebował do nowego ciągnika. Samozbierająca do Bell. Dobra, a samozbierająca do Palet nie ma. Standardowo ona ma 18.
a w rozszerzeniu ma 26. 51 ton. No spoko. A co jest autoload? Jest autoload. I tu jest autoload. O, właśnie. O, właśnie. Może tą bym kupił, bo ona ma autoloader rozszerzenie. No i jest to jakaś opcja. Będziemy myśleć. Na razie trzeba tu ładować. Sogro oczywiście sypiemy. No start było. No to się nie sypie. Co to się dzieje? Co to się odwaliło? To się nie ma co odwalać. Ale powiem wam. Ale jeszcze te stare przyczepy muszę zobaczyć. Choć tu już. Spoko, to była fajna opcja. Że ona miała tego autoloada. Musiałbym to przetestować. A tamte miały 23, jeszcze jedne były. Powiem wam, że były jeszcze jedne, muszę je tylko sprawdzić. Bo te brandnerki... Spoko, fajnie, bo to 50 ton już biorę. Tu biorę 65 plus 50, 100 parę ton. Na 3 zestawy fajnie by było, naprawdę fajnie. Nie zmieszczę. Dobra, następna przyczepa. Mamy to, lecimy. Ja sobie zatrudnię pracownika.
Muszę jedną rzecz w międzyczasie zrobić, więc wybaczcie, że to będzie tak trochę zautomatyzowane. Ale dobra, pojedziemy sobie z pracownikiem. To jest pracownik. Wjechał mi na barierkę i tyle z pracownika, nie? Jedź, ziomuś, jedź. A tu za korek się zrobił. Dobra, czas się brać za robotę, bo wybaczcie, chwilę taką potrzebowałem. Chciałem tam drobiazgi ogarnąć, a oni w międzyczasie dojechali. Dlatego już tutaj
Jestem i biorę się za sprzedaż. Już wysypał tu tylko jedno. Łabie, szybko mu poszło. No momentalnie. Można powiedzieć momentalnie wysypał. Dobra, wyjeżdżamy, szykujemy się tu pod... dobra. Ten już tu stoi. Jedź, 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 co to, siły nie masz? Ale nie tak aż, no proszę cię, co ty mi tu... No wiem, że ja mogę mieć... ten... odrobinę rozproszenie, ale... Chyba aż tak? Nie, no sorry, nie, jedziemy, jedziemy po całości, sprzedajemy. Dobra. Na ten jeden wezmę. 38. Nie wezmę. Ta to na 200 zostanie. No chudy byk. By to potora gonił. No dobra. Ile weźmiesz, tyle weźmiesz. Resztę dobierzemy w tamten ciągnik. Jeszcze raz przejedziemy się tutaj. Spójrz pracę. Tu na polu stawaj, jedź, bylebyś tylko dojechał. Ja już z tym lecę. Pół miliona bije. Było minus 7 tysięcy, jak zaczynałem sprzedaż. Jak ja za samo Sogro pół miliona bije, to powiem wam wow. To będzie wow. Nie no, może od razu kupić ciągnik, ale nie, jeszcze nie. Oddam kredyt, poczekam. Przewinę do listopada, tam gdzie był rzepak na sprzedaż. Zobaczę w grudniu, grudzień, styczeń, tam jakaś pszenica, mąka. Także no, zobaczymy. Gdzie tą mąkę trzeba będzie wozić? Bo może wypożyczę coś większego i po prostu zacznę to na większą skalę wozić. Może się tu zablokowałeś. No, czemuś tu stanął? Pogrzało cię? To za burak? No, ty wieśniaku, ty! Ja ci tu dam.
Najpierw mnie przyhamował, wywołał kolizję, a potem się będzie ze mną ścigał. Już ty! Zapłacisz mi za to, zobaczysz. Ja cię znajdę. To koło to mi oddasz. Razy dwa. Co mnie przez ciebie pogiął. Ja tu się spieszę, bo sprzedaż, wszystko. Ten burak będzie tu na mnie wymuszał. Pokażę, jak się wymuszało. To jest wymuszenie. W sumie nie, bo to jest angielski styl jazdy. No bo rondo po angielsku. Tak, nic nie jechało, więc rondo po angielsku jest git. Jak tu wezmę 28, bo pędem chyba dojadę szybciej. No w tamtym chyba będzie jedna przyczepa. Muszę zaraz zobaczyć, jak świnie mi stoją z jedzeniem. Tyle zarobię, ale zaraz włożę drugie tyle. Ciągnik już mam upatrzony, już wiem, że będzie 250 tysięcy. Nie wiem co z silnikiem. Także myślę, że trochę tutaj. No ale z 600 tysięcy powinienem mieć odblokowane. Bo stówę miałem spłaconą, nic nie brałem, teraz pół miliona zarobię. Ale coś tam jeszcze po... Przydaje, dobra, zdycha zostanie, to jedna przyczepa. Dobra, to pojedzie z jedną przyczepą. A, jeszcze miałem zobaczyć... świnioki. Dobra, akurat jedną przyczepę przywiezie żorcia. Dla świnioków. Dobra, bo tu zostanie ponad dycha. No to rozepnę szybciej, to po prostu obleci. Tam 18 wchodzi, no to 16 niech przywiezie, będzie ok. Cóż, pracę jedź tam. Dobra, ciebie potrzebuję tutaj. Teraz tą przyczepę gdzieś tu na równym odepnę. Tak trochę pod płotem. Nie to chciałem odpiąć. To chciałem odpiąć. Ten jak zwykle oczywiście, byłoby nieważne, gdyby on się tu na tej barierce jednej konkretnej na tym przejściu nie powiesił. Czekajcie, pies ujada za oknem.
Dobra, ten nie jedzie, gdzie tam ten? Dobra, to ja sobie w tym czasie. To nie jadą, to ja sobie pick-upem przejadę. Idę na Szegę, tu nie będę się nawet zastanawiał, pick-upem nie ma wzorowego jeżdżenia. Tylko tu idę na Szegę przez pole sąsiada. No, szkoda zachodu. To ja mu zostawię, będzie wiedział, gdzie, jak do mnie dotrzeć, nie? Gdzieś z boku postawię. No dawaj, 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 dawaj. Mamy to? Pięknie. 500 tysięcy. Zaraz zobaczymy, ile jeszcze zarabia, jak przyjedzie mi z resztą. A ja sobie już ten ciągnik odprowadzam na gospę. A, spoko. Można i tak. Jak się... Kurwa, ja też tu po kamieniach. Co się nie da, jak się da. Dobra, ale ten mi stanął tak na dziwny sposób. Spójrz pracę. Wróć na gospę. Udało się zjechać, dobra.
Dobra. A nie w bramę, nie, 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 Dobra, ja tu zrobię, ponieważ chcę to nagrać, a mam tutaj małą, za przeproszeniem, konferencję i muszę to ogarnąć, więc wybaczcie troszkę mniej, może będę gadał. Sprzedaż cały czas idzie. Tutaj się dzieje, co ma się dziać. Tu mi dojechał pick-up, dobra. Dobra, 120. No nie, no kur... D nie wierzę, naprawdę. Nie wierzę. Dobra, może teraz pojedzie. Dobra. Zaraz na sklep dojedzie i... Będziemy działać na sklepie. No, on się zablokował przy tym, gdzie jest tamten. Ten już dojechał, dobra, git. Mamy to. Tu sobie na razie odstawię te przyczepy. Nie odpinam ich jeszcze. Bo zaraz jeszcze mamy tutaj do sprzedania. Pszenica jest w grudniu, rzepak w listopadzie, czyli zaraz przewiniemy do listopada. Słonecznik mnie nie interesuje. Interesuje mnie jeszcze mąka grudzień. O ile ta mąka? 2000, o, by tak było. I lodzio, miodzio, miodzio po 3300 w lutym. Także na tą chwilę interesuje nas rzepak i listopad. Zobaczymy, ile tam się uda zarobić. To w międzyczasie sobie rozładuję. A, koleżka tu dojechał. Dobra, to zanim zacznę przewijać. Na szybkości Big Buggy i mi tu potrzeba... Tak, piksy. Dobra, karma dla świń, bierzemy się załadowanie, hopy mi to wsypią na przyczepę, ja to sobie wysypię zaraz do świnków, już trochę to porozstawiam, ale dobra, nie o to chodziło, sypiemy. Musimy nazbierać, żeby przed przewijaniem świnkom uzupełnić.
Dobra, podjadę sobie tutaj. Sypiemy dalej. Nie mogę sobie teraz tutaj w tym momencie spłacić. Miliona to nie coś sobie zostawię. Ale widzicie, no. Sogro zrobiło robotę. Spoko, mogę spłacić, no to już trochę za dużo, dobra. Te 6 tysięcy z hakiem zostanie pół miliona spłacone, ja pierdzielę. Zaraz przywinę do listopada na rzepak. Rzepak przodą? Kurczę. A się okaże, że ja jeszcze miód, mąka. Kurde, ja zaraz z milion zarobię. Nie no, przesada, miliona to nie zarobię, ale ładny wynik będzie za poprzedni sezon. A jeszcze chciałem zobaczyć siewniki. Kun 6-metrowy. Pottinger 6-metrowy. Ja mam tego Cockerlinga 6-metrowego. Same podsiewacze są już. 12 metrów. Nie chcę 12 metrów. Tego kuna 6-metrowego z podsiewaczem. Co, Horsza od razu? 270 koni. No ale on ma 9 metrów. 12 metrów. Kwernelanda. Do tego Kwernelanda tam chciał 8 metrów. O! 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 Może tego Lemkena 8 metrów. On jest bez podsiewacza. A ten Lemken oryginalny ile ma? 12. Ale może mieć standardowy. Wąskie opony. Standardowy. A czyli jego nie mogę powiększyć szerokości, czyli zostanie 8 metrów. No i spoko. I taki Lemken by już, ale on nie jest uprawowy. O, fuck. Tylko on nie jest uprawowy. Dołożyłby mi teraz sporo roboty. Nie jest uprawowy, co wziąć taką szóstkę. To jest 6 metrów. Ten ma 12. O, Inka, nie wiem co wziąć, bo wziąć się tylko curlinga. Jeszcze jednego. Muszę pomyśleć. Kurde, a tego
No nie spodziewałeś, może jednego curlinga 6-metrowego, a z szóstek co ja tu mam? Podsiewacze. Może bym wziął takiego z podsiewaczem. Tego kuna. 270 koni. 210 koni. Pokażcie mi tego Pottingera. Ja nie głupio wygląda. Ten Pottinger 6-metrowy. Podsiewaczem z agregatem, bo nie jest chyba zasiewowy. Tak, 109 tysięcy. Tylko w tej kasie. W tej kasie to jest dużo. No tego 8-metrowego, ale to musiałbym bronę uruchomić wszystko teraz. Dobra. 200 koni, 6 tego Lemkena mi pokażę. No i dwa niebieskie. 132 tysiące, przecież to drogie jak cholera. Ten przynajmniej kun kosztuje kostówy. To jest 3 metry. Ten 104 tysiące. Już wolę tego, 270 koni, on ma 9 metrów. Jak mam tego za 120 tysięcy wziąć, 6-metrowego. No. Pokaż mi tego Horsza. Rodzaj pierwszy. Co tu się zmieniło? Rodzaj pierwszy. Opcje, ale ja tu nie widzę, żeby się coś zmieniało poza wyglądem. Rodzaj pierwszy, rodzaj drugi. Drabinka się zmienia, nie jest bez sensu, żebym ja dopłacał. O! O! Ale mogę zrobić pojemność na 7 tysięcy. Na razie nie będziemy robić. 104 tysiące taki Horsz. On jest z podsiewaczem? Tak. Ale jak dam 7 tysięcy, pytanie, co mi się zwiększy w tym Horszu? No dobra. Nie no, daj z kołami, bez kół to wygląda brzydko. Nie no, z kołami, oczywiście z kołami, bez kół fatalnie wygląda. Nie podoba mi się w ogóle ten taki... Chociaż nie. To jest duży siewnik, niech ma koła. Będzie lepiej wyglądał, będzie to lepiej pracowało. 109 tysięcy taki siewnik by mnie kosztował. Ale... Pinc z hakiem na testy plus coś tam. Dobra, ja sobie go ewentualnie wypożyczę na testy. Sama sprzedaż ile zajęła, jeszcze przebijania nie było. Dobra, jedziemy, bo szkoda czasu. Dużo rzeczy się urodziło, ja chcę to nagrać fajnie, więc na skróty. Wysypiemy to świniokom, żeby miały. Trzeba zrobić porządek z mąką. I przebijać dalej. Do listopada, do 14. No.
i zobaczyć, po ile będzie rzepak. Się okaże, że będą same sprzedaże w tym odcinku. Ja pierdzielę. Chciałem tego uniknąć, ale no nie da się. Po prostu wychodzi na to, że się nie da. Dobra. Stój, dziadu! Gdzieś mi tu wyjechał? A, jeszcze z tą gnojowicą muszę coś zrobić. O, fuck. W końcu to się zwali ta obora na łeb. Ja będę tak jeździł. Wysyp to. Dziewięćdziesiąt jeden, czyli tu więcej wejdzie, czyli jest szansa, że jeszcze da to wszystko super. Pięknie. Świniaki będą do sprzedania. Kredyt jest spłacony na razie. Dobra, to zgaś. Słomy mają, wszystko mają, cena na listopad. Dobra, lecimy na szybkości na listopad. Ja sobie tylko robię szybkiego save'a, zapisz. I na szybkości na listopad zobaczymy, jaka będzie cena. Przy okazji świniaki powinny wyjść na 1000, ponad 1000. Zobaczymy, co z tą gnojowicą robić. Kurde. Po 104 na biogazowni, po 99 obornik. Nie wiem, mam dylemat. Na razie to muszę się na szybkości kopnąć do młyna. A tu, jak widzicie, się zaczyna znowu robić milusio, bo mąki się robi, a robi. Ale dwie palety kolejne wskoczą, bo właśnie ledwo zabrałem, a już wskoczyły następne. Chyba tylko 15 ich wchodzi. No, 8 koła od setki, już jestem na minusie. Ale do 14 będzie rzepak, cena na rzepak, mniej więcej. Zobaczmy, jak to wygląda. Siedemdziesiąt dziewięć, 2,64. Dobra, do 14 mniej więcej to tak zawsze było. Gdzie zabieram tą mąkę, zabieram i tej mąki jest już tyle, że no masakra, nie? Ledwo zabiorę, wskakują nowe palety, ale dobrze, magazynujemy, powiemy ludziom, że zabraknie mąki, to zaczną wykupywać, sprzedamy w dobrej cenie, nie?
Pierdziele, ile ja tej mąki tu już mam. Co to było? A, tu na górę też mogę sobie stawiać ten git. Git majonez. O tym nie pomyślałem, nie? Dawaj, trochę niech ta 14 skoczy. Dobra, myślę, że to będzie akurat. Zobaczmy. 2,155 na elewatorze zbożowym. I wydaje mi się, że to jest najwyższa cena. Jeszcze tutaj wyprzedaży jakaś kasiarka John Deere'a. Dobra, słabo. Ja sobie tutaj uprzątnę. Tą mąkę przynajmniej spróbuję. Choć trochę. Jak widzicie, no, palety latają. Dobijemy, dobijemy trochę. Wiem, że to niezbyt pięknie wygląda, ale tyle tego jest na przewijaniu, że po prostu trzeba coś z tym robić. A gdzie jeszcze to sprzedać? Dobra, niech ja to uprzątnę chwilowo. Dobra. Te mąki tu nazbierałem, a nazbierałem. Dobra, zajrzymy teraz do miodu. 70 parę ton mam. Jeszcze silnie nie wskoczyły. No dobra, trudno. Siedemdziesiąt parę mam chyba rzepaku. I tak dwa przejazdy. Więc od razu i też chyba elewator zbożowy. Więc ja sobie tutaj od razu spinam przyczepy. I się nie przejmuję tym lekkim minusem. Nie martwię się na razie zakupami ani całą resztą, bo to dopiero na wiosnę będą siewy. Także jak widzicie, ten odcinek będzie cały raczej taki sprzedażowy. Drobne ogarnianie i sama sprzedaż, no bo jest tego dużo. A jak wam się nie spodoba, to będę robił następne odcinki po prostu sprzedaż poza odcinkiem. Będziecie się potem zastanawiać, gdzie, skąd on ma tą kasę, nie? Dobra, co ja tu mam? Rzepak. Tak, cena na rzepak jest. Tak, elewator zbożowy. 2. A 2. O, 2200 jest. Pokaż mi to. Skup zbożowy plon. Gdzie to jest? A tutaj. A to tu jedziemy tam, jak jest po 2200. No to oczywiście. Czemu ja tego nie zauważyłem? I bliżej. A jak tam gnojowica u świnioków? O, na pograniczu. Na pograniczu. Misje, misje, misje mi są niepotrzebne.
2208. Ile tam jeszcze zostało? 40. 37 zabiorę i tak będę musiał jechać. Kurde no. 37 tym. Dobra. Tamtym obiadę jeszcze dwa razy. Rzepak też świnioki przyjmą. Czekajcie, spróbuję zrobić jeszcze porządek z miodem. Z mąką już próbowałem. No, dawaj, 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 dawaj. Dobra, jest ok. Coś słabsza produkcja. No nie rób sobie jaj ze mnie. Jezu, znowu zabrakło pieniędzy. Dobra. Tylko pieniędzy, 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 pieniędzy. Nie brakuje pieniędzy. Nie brakuje pieniędzy, pieniędzy są. Tylko wy nie umiecie ich znaleźć. Ja wam mówię. Wy nie umiecie szukać pieniędzy, ja zaraz będę miał mnóstwo pieniędzy. Jeszcze jest pszenica do sprzedania, mąka, miód. Ja pierdzielę. Raz zobaczymy. Żebo! Teraz się okaże, że ja sobie fajnie kasę zarobię już. 200 parę. 350 tysięcy już wydałem, nie? 350 tysięcy już wydałem, a to jest tylko siewnik i... siewnik i ciągnik, nie? A jeszcze nic nie zacząłem robić, znaczy wydałem. W głowie. I to w głowie wydaje na razie, nie? No te dwie kasety takie na 100 tysięcy by mi się jeszcze przydały. A najlepiej na 500 000. Nie chcę mi się tego szukać. Gadam o nich, ale nie chcę mi się ich szukać. Powiem wam, że nieraz nawet mam do tych oryginalnych map farminga, mam do obu mapy ze znajdźkami, gdzie to jest. I nie chce mi się tego szukać. Ja wolę chcę zapracować, zarobić na to, a nie, że ja to będę szukał, że dostanę położone na tacy. Nie chce mi się, po prostu mi się najzwyczajniej w świecie nie chce. Wolę sobie zapracować. Wolę sobie zapracować. Dobra, zanim ja to wysypię, to ja sobie odpalę tego sprzęta i tym samym podjadę sobie i uzupełnię i wyślę już go tam. Nie, po płocie do chusteczki jasny, ciasny. Ciekawe, czy uprawowy mi zrobi drugie nawiezienie. Powinien mi już zrobić, bo... Bo, gdyż ponieważ trochę czasu już minęło, więc powinien mi robić drugie nawiezienie już ten uprawowo. Uprawowy z podsiewaczem. Ten horsz. 200 parę koni. Zobaczymy, czy mi koni starczy. Czy nie zmienię koncepcji co do... O, 81 tysięcy. Jak ładnie. To jest robota.
Zastanawiam się po prostu, czy nie zmienię koncepcji co do ciągnika. Bo prawdę powiedziawszy, to no dobra, ten będzie miał 295. Ale te 250 tysięcy to jeszcze w takiej normie. Potem tego następnego 300 parę. Nie chciałbym od razu walić się z motyką na księżyc, że tak powiem brzydko. Tylko te ciągniki takie zrobić 300, pod 300. No ja mam tu pod 200 koni, tak? To chciałbym podskoczyć pod tą stówkę, czyli pod te 300. No dobra, ten jeden MF 325 koni, nie wiem jak reszta, ale wybrać ciągniki, na razie te 4 podmienić na ciągniki średnie. No i te 9 metrów to nie będzie jakaś duża maszyna, gdzieś tam są 12-15 metrów jeszcze siewniki, więc te maszyny byłoby git. Wały muszę kupić, to wiem, bo wał muszę zrobić i wały kupić, bo te małe już, nie wiem, na razie jeszcze zostawię, ale chcę je ogólnie sprzedać, bo mnie irytują. Już w tej chwili są po prostu za małe dla mnie. Ja potrzebuję teraz dużych sprzętów, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale to czekamy cały czas do wiosny, do zasiewów. Na razie nie ma co dramatyzować. Więc na tą chwilę tamtym ciągnikiem dwa razy mam objechać. Nie, no może być raz, do tego wsypię drugi raz. I pojadę tym. Jak widzicie, no sprzedaż na pełnej. Zastanawia mnie ta mąka. Czym ja ogarnę tą mąkę? To mam jedną koncepcję, tylko nie wiem, czy mi to wyjdzie. Ale zobaczymy. Czy nie będzie to za drogi interes po prostu, czy skórka za wyprawkę, czy się... opłaci. Wezmę 14, to tam raptem jedna przyczepa tylko. Dobra, no trudno, no, to pojedziemy z jedną przyczepą, nie będziemy już świrować pawiana, ale rzepak cały sprzedam. Będę miał z głowy. Już są pieniądze, jedź. Tu nie rozpinam już tych przyczep, biorę to, bo ten skup jest na tyle duży, że śmiało sobie wjadę. 12 ton rzepaków sypujemy i zasuwamy za nim. A czy jest na tym skupie... Dobra, zabiorę na drugą przyczepę ten słonecznik, sprzedam go. Po prostu nie będę się już bawił, bo mi ten słonecznik to jest solą w oku. Dobra, to 900 parę kilo. Nieważne, że cena nie taka i po prostu chcę się tego pozbyć, mieć pusty silot. Ja się po prostu pozbędę tego słonecznika najzwyczajniej w świecie. Mogę go wtedy sprzedać, jak był w cenie, a teraz go się pozbędę na siłę. No ale cóż. Polak głupi po szkodzie, także. Przed szkodą i po szkodzie, jak to mówią. Więc lecimy, sprzedamy to, zobaczymy. Ile kasiorki to ja jeszcze zarobię na tym rzepaczku. Male po 2000, to tam już jedzie 60 tysięcy. Tu mam prawie 25. Kurde. Teraz do ciężarówce myślała, ciągniki przeznaczał nie do przyczep, tylko... Nie.
tego Brandnera wypożyczę i przetestuję na... Mące i powiem wam, zobaczę jak to wyjdzie. Bo kto wie, czy na kolejny sezon nie wpadnie nam albo nowe ciągniki jeszcze dodatkowe, które nie były planowane, albo wpadnie drugi kombajn. Bo przy trzech ciągnikach, przy dużych przyczepach, no tam jak miał te brandnerki na 51 ton, to mam 60 parę na dwóch zestawach, no to dwa kombajny spokojnie bym sobie ogarnął. Że to już by były takie żniwa spoko, nie? A ja wiem, że tutaj no nie zawsze idzie to zgodnie z planem, jeżeli chodzi o współpracę z pracownikami. Dobra, tu zawijasy trochę, jasy wjadę od tej strony. Tu przejadę, nie przejadę, bo tu jest zabudowane. On mi od razu na skup podjechał. Ziomek, co ty robisz? Co ty robisz? Ty dobrze byłeś. Ja się no cofnij trochę. Syp. Syp. Obie przyczepy od razu. Już dobrze byłeś. Co kombinujesz? Ale sprzedaż będzie na grubo. Ja pierdziele. Już mam z rzepaku 140 tysięcy, bo znowu miałem na minusie, jak zaczynałem sprzedawać. Już mam 140 tysięcy. Pół miliona z... Ponad pół miliona, ale dobra, średnią przyjmujemy, odliczając koszty. Pół miliona z Sogro. Teraz, no tu będzie 160 tysięcy więcej, nie będzie, naprawdę. Nie liczę na to, ale zaraz zobaczymy. Słonecznik też dosypia, a co tam? Sto 170 tysięcy, tam było 520 parę. Już mam prawie 700 tysięcy. Prawie 700 tysięcy. A jeszcze mi została co? Pszenica i mąka. Dobra. To mam po... Znaczy nie, wracamy sprzętami na gotwę. Bo to szkoda zachodu. Wrócę sobie sprzętami na gospodarkę. Stwórz pracę na gospę. Niech tu stanie na tym polu. Teraz ten. Twórz pracę na gospę, też gdzieś tutaj stań. Dobra, hopy jadą. Ten tu stoi, tu jest miód pod tym. Młyn. Muszę tam zajrzeć, ale żeby zajrzeć na młyn, tu mogę trochę spłacić ze 150 tysięcy spokojnie, to już będą mniejsze odsetki. Pięknie. Już są mniejsze odsetki, to mi się podoba. Teraz tak, świnioki. Dobra, tu damy radę. Co ja mam? Pszenica. Grudzień. I na tą chwilę mąka grudzień. Więc dobra.
Stary, ja nie wiem, coś ty tu od pierpandzolił i w ogóle za przeproszeniem odjebał. Bo to taki prosty skręt, a. Dobra, mniejsza o detale. Przejmujemy kontrolę nad tym pracownikiem i odstawiamy to na gospę. Ale powiem wam, nie spodziewałem się tego zapotrzebowania na Sogro. I to, co się stało, jest super. Także podsumujemy ten odcineczek. Zarobek już jest prawie na 700 tysięcy. Ale jeszcze pszenica, mąka i miód. Więc cały odcinek będzie ze sprzedaży i zakupy i całą resztę chyba zaczniemy w następnym odcinku, bo już trochę tego odcinka jest, a to jest sama sprzedaż. Ja pierdzielę, przecież ja zacząłem, ja tu nic takiego nie zrobiłem, a ile tego wszystkiego jest. A jeszcze nie mam dystrybucji żadnych ciast, innych tego typu rzeczy, no obłęd. Moment w przyszłym sezonie nie będzie działał, bo nie będzie co na niego wsypać. Więc no, chyba że kupię jakieś pole, ale raczej wątpię. Nie mam tego w planach. No oczywiście musiało się coś zadziać, bo będzie od tranzytem nie widział, że ja zielone mam z lasu, nie? No teraz ten koparką we mnie wjedzie. Ja z lasu wyjeżdżam, ja zielone mam. Jestem na pierwszeństwie, bo z lasu wyjeżdżam. Żdziwem jadę, żeby mnie leśnicy nie złapał, no. Nie wiecie, jak to jest? Na szegę bez... Wedle tych trzech buczków, jak to Kargul ten... No, i Pawlok mówił. Wedle trzech buczków. Czereśniakowy. Dobra. Ja sobie jeszcze na szybkości zajrzę na... nie sklep. Dobra, przewijamy. Tu idziemy, ja też znowu szybkość zapisz. Żeby nie było. I idziemy do grudnia. Najbardziej to mi na nie na mące, tylko na pszenica w grudniu. 'Świerklany. Na coś, czego nie mam. Rzepak po 2400. Wy was... Kudy byk po tora gonił? Za te 200 coście mi po 2200 sprzedałem. A mogłem po 2400. Widzicie? Uch. Jak tu człowiek ma się nie wkurzyć, nie? Mogłem po 2400. Po 200 na tonie. Jezu, ile ja bym miał jeszcze tysiączków więcej, no. Uch, te dudki mi uciekły. No ale cóż, no cóż zrobić, kurde, z tą mąką to już nie wiem co robić, naprawdę. Tyle, że tego nawalił. Nie mam pojęcia co z tą mąką robić. Dobra, już piętrowo składamy, niech stoi byle jak, byleby ją tylko tutaj odblokować. Jeszcze miód trzeba odblokować. Dobra, teraz kopniemy się do miodu. Grudzień. Ja to grudnia miałem przewinąć bodajże. Jeszcze na styczeń zapewne. 14 na grudzień i tyle. Zobaczymy co tu będzie zimą. Ale się okaże, że w styczniu spadnie. Nie będę czekał na ten drobny ten. Ile mamy? 1000. To 78 już jest najwyższa. I tak jest wyższa niż powinna być. Więc spoko. Do 14 ja muszę się udać na ten młyn, bo tam się dantejskie sceny dzieją, jak widzicie.
Pierdziele. Teraz zobaczymy, jak będzie cena mąki. Bo to też grudzień to pora. Nawet nie chcę liczyć, ile tu tego już mam. Nie wiem, czemu ta 14. Jakoś tak mi się wydaje, że przy tej 14 najbardziej się stabilizują ceny. Dlatego sobie ubzdurałem 14 i... Zwiększone zapotrzebowanie stacja skup ferma. Stacja skup ferma to pewnie... Rzepak 2300 co świerklane, 1662 za Sogro. Ale Sogro ja sprzedałem po 1700, więc Sogrem trafiłem. Rzepak mi nie poszedł, bo mogłem po 200 więcej, ale kto wiedział, że akurat zrobią zapotrzebowanie. Więc luz. Już mamy 14, dobra. 14.01 i sprawdzamy. Zaczniemy od Munka. Willy Munka. 1980. Maksymalna cena, niby teoretycznie. Dwa. Sklep spożywczy CBA. Gdzie to jest? Gdzie to jest to CBA? A dobra, przy tym wiem, gdzie to jest. Git. Teraz jeszcze pszenica. Dobra, do tego CBA zaraz zawieziemy. Pszenica 1172 po 1221 na świerklanach. 1221 świerklany. Dobra. Odporamy się silniki. I pędzymy na świerklany z pszenicą. Potem trzeba podjechać, wypożyczyć jedną przyczepę. I zobaczyć, jak będzie z tą mąką. Dwa zestawy wyjdą. Nawet tak. Bo ten i tamten. Akurat idealnie. No i dobrze. I podjadę sobie, wypożyczę jedną przyczepę, tą Bredala. A, miałem zobaczyć jeszcze jedną rzecz. O! Sto parę ton. O, sto parę tysięcy litrów. Grubo, naprawdę grubo, nie spodziewałem się, że aż taka sprzedaż będzie. A tu po prostu aż tak po 25 ton. Więc spoko, zabierzemy całą pszenicę. No, wreszcie sprzęty wiedzą, że pracują na siebie w pełni. Dobra, lecimy na świerklany. No powiem wam, że jestem w szoku. Naprawdę w szoku. Dobra, czekajcie, ja sobie tutaj wejdę tylko, nie tu, tylko w statystyki, to macie tak, 505, 530, to jest 700 tysięcy zarobione. No nie liczę tych odsetek bankowych, wszystkiego. Tu jest 500. 530, 700 tysięcy, no.
W odliczeniu 660 tysięcy na czysto. 660 tysięcy na czysto. Także to jest mega wynik. Dobrze, zobaczymy. Teraz pszeniczka i mąka. Jeszcze w lutym miód będzie. Pamiętajcie. Zanim dojdziemy do marca i do pory siewów, nie? Także no liczę, że 700 już mam. Pszenica, mąka. Kurde, no 850 tysięcy za sezon. No to mega sezon, naprawdę. Dokupię to, co mi potrzeba, czyli ciągnik i siewnik na razie. No bo tak, tego mi w sumie trzeba. Ciągnika i siewnika. Jak to kupię? Ciągnik i siewnik. Wały muszę kupić. 400 tysięcy poszło się już. I przyczepę 500 000. A jeszcze chciałbym kombajn. To, co zarobiłem w jeden sezon. Ale wy nie wierzycie, że ja to zrobię, nie? Nie, wy nie wierzycie. Że ja pieniądze z jednego sezonu, co zarobię, będzie jakieś 800 tysięcy, ja to od tak. Tak to sprzeniewierzę. Bądźcie tego pewni, że ja to sprzeniewierzę po prostu. Pięknie, ładnie. Ten zestaw wraca teraz na gospę. Muszę nim wrócić. W sumie to są tylko moje pola, więc mogę sobie machnąć na przełaj. Nie wiem, czy moje się produkuje tą drogą. Tu sobie myknę. Odstawię przyczepy gdzieś na środku. Suma summarum tu je mogę pod płotem ustawić jak stały z tej strony, bo one mi tu nie będą przeszkadzać w niczym. Tak. Ten ciągnik sobie wykorzystam i wyznaczę go, żeby on mi pojechał. Nie przejdź, tylko stwórz pracę. Pan mi pojedzie tu, proszę pana. Dobra, jedź na sklep. Ty jedziesz z pszenicą. Przez co zablokowany? Przez nic nie jest blokowany. I teraz jeszcze wezmę, wypożyczę jedną przyczepę na razie. Wypożyczę, myślę, że koszt wypożyczenia nie będzie duży i zobaczę, jak się spisze. Jak się spisze dobrze ten autoload cały, to kupię te przyczepy dwie. I będę na dwie zapierniczał, bo potem je przerobię pod duży ciągnik na dwie przyczepy do zboża. Tak jest plan, ale czy to wypali? Nie wiem. Nie wiem, czy to na autolot czegoś nie zbuguje, bo jak wiecie, no potrafi. Ale mam nadzieję, że nie tym razem.
Wszystko sprzedane do zera. Jeszcze bina chciałem postawić. Ja pierdzielę. Cicho tam, kot. Gdzie ta mąka była? Śmiknęła. Gdzie jest mąka? 2,079. Dobra. Mąka. 75 tysięcy zarobiłem na cenicy. No i wynik taki nawet sobie jakoś specjalnie z tą pszenicą nie wiązałem większych przychodów. Więc ile jest, tyle jest. Git. 75 tysięcy lepiej mieć jak nie mieć. Myślę, że nawet na same nasiona mam, ale jakiś nawóz, coś dodatkowo. Jest to kasa idealna, jak znalazł. Także tutaj nie ma co dramatyzować. Dobra, ja sobie tutaj stanę. Teraz tu mam ciągnik już na sklepie. Ja poproszę pana o zatrzymanie się chwilowo tutaj. O, ale nic z tego nie potrzebuję. Bo jak mi przykro. Przyczepy. Czekajcie, te autoloady potrzebuję. Nie mam tu nic większego z autoloada. Te mają autoloada, ale. A gdzie jest naczepa? Nie, przecież ja nie mam naczepy z autoloadem. What the... A, tu się naczepy z autoloadem. Tu jest naczepa z autoloadem. Ile? Ona 29 tysięcy plus wózek plus coś tam. Nie będziemy pajacować na razie, ale jest dobra, bo mi brakowało, nie mogłem jej znaleźć. Ten Brandner Continental, szerokie autoload. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Daj mi czerwoną. Wypożycz. Tak. Dobra. Zobaczę, ile na nią załaduję. Jak ktoś ma save'a, to po prostu to wytnę i usunę, bo nie lubię się wkurzać na pewne rzeczy, a nie testowałem tego przed odcinkiem. W ogóle, bo tego nie było w planie. Że taki odcinek będzie to sama sprzedaż. Aktywacja pasów napinających. Aktywuj funkcję autoload. Europalety. Dobra. Europalety 32. Grubo. Ciekawe, jak to ty powskakuje. To jestem ciekaw. Jedziemy na młyn, zobaczymy. O, ale powinno być grubaśnie. Bez obrazy. Jakby się ktoś nie poczuł urażony ze względu na... I skurki. No. Ty z cienką skórką, dziadu, ty. A tu nawet radiowozy się zderzyły. No. Ja jadę na drugiego. Pipa. Pipi, 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 pipi. Dziwolągi. Dobra. Jedziemy teraz, zobaczymy, jak to wyjdzie. Sprzedaż jest niedaleko. O, fuck. No jechać, gamonie, bo ja chcę tu skręcić. O rany, przynajmniej do jutra nie przejadą. Dobra, wjeżdżam na to pole, robię nawijkę, bo przecież to jest chore. Dobra, sią mi stąd. Aktywuj autoloada. Patrz, jaki tu burdel jest z tymi paletami, nie? Ale to pięknie ładuje. Ale to pięknie ładuje. No powiem wam, ja się tu obrócę.
Podjadę. Już mam załadowane 22 palety. Tu sobie może powybieram. Tą jedną za daleko trochę wepchnąłem. Nie tak to tak. Ja to zaraz ogarnę, moi drodzy. Tak, wiem, mam problemy z cofaniem, złamanym dyślem. Ale jakoś specjalnie powiem wam, nie skupiałem się na tym, tylko na tym, żeby to ogarnąć. A przyczepa mnie zszokowała, bo jeżeli ona faktycznie weźmie 32 palety, to i tak git 30 palet. Zobaczymy, czy coś się nie zbuguje. No, bo wiecie, ja z tym autoloadem to mam swoje przekonania. Śmiem twierdzić, że tu jeszcze dwie palety by weszły. Ale dobra. Czekajcie, bo jedziemy z mąką. Teraz, żeby nie było. Tu jest najwyższa cena. Oznacz na mapie. To jest praktycznie na przestrzał. Wiem mniej więcej, gdzie to jest. I to sobie pojadę jak człowiek cywilizowany. Nie angielski. Tylko europejski, człowiek cywilizowany, najlepiej polski. Tu se skręcą. Ciekawe, ile ja na tej mocy zarobię. To mnie zastanawia. Już mam 30 ton na tej przyczepie. Miał dwie takie przyczepy. Ja pierdzielę. 60 ton. Nie no, ideolo. Żeby się jeszcze sprzedały i dobrze. No, muszę wam powiedzieć, że nie spodziewałem się, że wziąłem 30. Jeszcze tyle zostało na młynie. No to młyn zarobi na siebie. Bo młyn był na kredyt grubo. O jęczmień, przede wszystkim jęczmień. Na to liczę, że jęczmień mi odda to, co chciałem. Czyli, że nie ma na niego ceny, a sprzedaż mąki będzie właściwa, bo produktywność tego młyna, no to wow, nie? Patrzcie, to się wszystko sprzedaje. Ja pierdzielę, jak to zasuwa, nie? Ile? 62. Tysiąc. Wow. Naprawdę mega. Jestem zadowolony. Jadę po następny transport. Przecież ja zarobię taką kasę, gdzie nawet w najśmielszych snach nie myślałem o tym. Czy ja ten sezon tak dopnę? Ja myślałem tylko, że mnie sobie na jeden ciągnik nazbierał. Ciągnik, siewnik, wały. I kto wie, może jeszcze przyczepy i kombajn. No kurde. Nie ma opcji. Siejemy jęczmień oporowo, mąka, co gro. No wszystko oporowo mogłem siać, nie? Tylko gdzie to wszystko wykombinować? Także na razie następny sezon będzie na luzie. Na pewno muszę dokupić jednego bina. Tego jestem pewien. Ciągnik, siewnik. Tyle rzeczy muszę kupić, że masakra. Ale dobra. Liczę, że uda się. Ładnie to mówię. No, nie spodziewałem się. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że tak ta sprzedaż wyjdzie w tym odcinku, że tyle tego będzie i przede wszystkim, że aż tyle
Zarobię. No na rzepaku trochę tam, po 200 na tym, no dobra, trudno, zapotrzebowanie mi nie poszło, tak? Ale tutaj nie ma takiej opcji, żebym ja to przewidział. Udało się, że pojawiło się zapotrzebowanie na Sogro. To mnie bardziej cieszy, bo tam zarobiłem naprawdę mega kasę, bo miałem tego Sogro bardzo dużo, nie? Dobra, aktywuj opcję autoloada. A coś czuję, że tu wyjedziemy. Jeszcze ze dwa razy trzeba będzie przyjechać, chociaż może. Ale patrzcie, teraz 32. Co się poprawiło? 32 załadowało. No i dobrze. Czyli można. Jeszcze nie jest wszystko. Więc ja zanim pojadę, ja sobie tu spróbuję tak. Chociaż może to się uda. Bardziej do kupy to pozbijać, by mi się to rozciągnęło. Może to przez to weszło 30, że on nie brał sam, tylko ja mu podawałem. Jakby te palety. Także dlatego może wyszło 30, ale to nie zmienia faktu, że i tak mi się to podoba. Drugą przyczepę trzeba będzie. Na razie idę na wynajmie, bo ten wynajem mnie dużo nie będzie kosztował. A robotę zrobię. Ja sobie tą przyczepę pożyczyłem, przetestuję, tak? Zobaczę, jak to będzie wyglądało. Ale liczę, że te przyczepy po prostu kupię dwie, bo będę mógł później poza sezonem żniwowym sobie właśnie na dwie przyczepki ładnie. W sumie jedną będę mógł wozić, ale będę miał duży ciągnik, więc dwie przyczepy mogę targać. Mąki nie. Na razie nie przewiduję innych palet, ale kto wie, co będzie w przyszłości. A przyczepa jest fajna. Naprawdę mam nadzieję, zrobi robotę. Z 30 nawet jak wzięła za pierwszym razem, teraz 32. No to wybiera tej mąki mnóstwo, ale jęczmień nie ma opcji, będzie jęczmień dalej siany. Jak kupię pole, no będę musiał zawsze jakieś duże pole, te 150 ton na, no tak mniej więcej na sezon wyjdzie, 150 ton jęczmienia muszę mieć w młynie. No to jest po prostu potęga, nie? $66 000 już zarobiono, nie? Znowu. To jest 130. $130 000 z samej mąki. A jeszcze ile mam mąki na młynie? Ile jeszcze tej mąki będzie? Także no, powiem wam. Zobaczymy. Ile ja sobie na tej mące do tej pory zarobię, a tam jeszcze sporo jej jest. No mówię, 200 parę tysięcy, nie. 150 to przesadzam, ale na sezon 100 ton 100 tysięcy litrów potrzebuję. Bo on tak więcej nie przerobi na sezon. Bo, chociaż czy on cały sezon jest? Nie jest cały sezon. No dobra, zobaczymy, jak tam będzie. Najwyżej się co połączy, coś się dołączy. Byleby jakieś pola z jęczmieniem były, może się co kupi. Tylko takiego atrakcyjnego, jak byle gdzie, to nie ma sensu. Najwyżej jeden sezon będę stratny. Nawet nie będę stratny, bo tam jest tyle tego jęczmienia w tym młynie, że na następną cenę w grudniu to mi spokojnie naprodukuje. Tego
tej mąki, bylebym tylko to odkładał. Także tu problemu nie będzie. Włączamy autoloada. I teraz, żeby to tylko zebrać jakoś w miarę przyzwoicie. Dobra, trzeba jeszcze bliżej podjechać. O, tu już nie będzie pełnej przyczepy, ale będzie. O, tam coś poszło nie tak. Dobra, ale mamy to wszystko. To jest 28 jeszcze. 90 ton. 90 ton mąki. Tak, było 30-32. Widzicie, ten autoload nie jest doskonały. Ta paleta wystaje, więc teraz pójdę sobie tu na szegę. Żeby mi nie bugowało barierki o nic innego, więc idę na szegę po prostu do skupu. Więc mam 90 ton mąki po 2000, to jest 180 tysięcy. Co najmniej. Z mąki. A jeszcze zostało, czekajcie, ja sobie wejdę w produkcję. 114 jeszcze zostało. No to powiedzmy kostuwy będzie. Kostuwy mąki będzie jeszcze. To jeszcze raz tyle. Myślę, że za jęczmień tyle bym nie otrzymał. Więc tutaj nie ma co więcej jak 100 ton mąki. 100 ton jęczmienia dawać na... Znaczy można dać więcej na młyn, ale to raczej nie ma sensu. Dobra, tu jedziemy na szegę, tu nie było opcji. Widzieliście o tym, to ja to tak przewidziałem sobie. $58 000. No i git. Teraz mogę sobie wejść nie tutaj, tylko tutaj, w wypożyczone. Wybierz i zwróć tą przyczepę. Dobra. I te przyczepy później sobie zakupimy. Ciągnik, daj mu pracę, stwórz pracę, jedź i dojedź mi tu w okolicy gospy. Dobra. I zobaczmy w statystykach. 187 tysięcy zarobiłem za samą mąkę. Wiecie, że zarobiłem ponad 900 tysięcy, prawie bańkę. 530, 170, to jest 700, 800, 950 tysięcy zarobiłem za ten sezon, a jeszcze mam 100, ponad 100 ton jęczmienia na młynie, to da mi jeszcze raz tyle prawie, nie? A gdzie miód? Dobra, spłacamy. Milion mam odblokowany, to mnie cieszy przeogromnie, bo w jeden sezon praktycznie, bo tam słoma była, tak, słoma była wszystko, w jeden sezon. Słomę do tego jeszcze doliczyć, że ja ponad milion zarobiłem. To jest robota, moi drodzy, to jest robota. Człowiek wie, że żyje. Dobra, idziemy dalej. Teraz przewijamy do lutego, bo w lutym będzie chyba miodek. Teraz się skupię na miodku.
No oczywiście muszę na młynie też poodrzucać trochę. No. Poodrzucać też trochę mąki, ale to już mogę sobie przyspieszyć czas, bo to chyba faktycznie, czekajcie, miodek, to jest profesor miodek, to jest luty. Dobra, więc czekamy do lutego, ale już milion. Milion spłaciłem po jednym sezonie. Ja wiem, że ja się zapożyczę za chwilę, ale to jest milion. No, powiem wam. Nie spodziewałem się, że w jeden sezon tak grubo pójdzie. Wow. Naprawdę. Wow. Wyższy mi, że jestem w lekkim szoku, że milion zarobiłem, nie? A to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze jest miodek, oczywiście w cenie. A tu, jak widzicie, mąka. Dalej mi się przerabia. Koszty już spadły do poniżej 6000 za odsetek, więc spoko. Widzicie, jak szybko ten młyn zapierdziela. Jest po prostu niesamowite. Trzeba też taplować, bo tego będzie dużo. Nie nadążę za moment tego odgarniać, a gdzie jeszcze miód, nie? Dobra, mamy styczeń. Pociągniemy sobie do lutego do 14. Muszę z tą mąką robić porządek, bo jej jest tak dużo, ale już widać końcówkę jęczmienia. Spok. No kurde. Nie wiem, ile on może zmagazynować, bo to też jest istotne dla mnie, ale jeszcze tego nie testowałem. Dobra, zobaczymy, ile ewentualnie zmagazynuje. Miód to mamy środek transportu do miodu. Tu nie będę nic kombinował. Chociaż może... Nie będę. O, ci słabo z tym miodem. Zobiuteńko bardzo. No zabieram, następna się pojawia, nie? Ale to nie o to chodzi. Że ma się nie pojawiać, już dużo tego nie będzie. Jeszcze jakieś 80 pale. Także...
Jeszcze jakieś 80 palet i będzie git. Czas na 360, ale no muszę to jakoś ogarnąć, żeby to przewinąć. Luty. Mam, że 14 teraz, żeby mniej więcej wybiła. Pierdziele, ale tej mąki mam. Ale to już niedługo, bo mnie już nie będzie. Zboża. Czyli przerobi trochę. Od grudnia do grudnia tu miał 100 parę. Tylko najgorsze to odstawianie, nie? Ciekawe, jaki ma magazyn. Dobra, na razie nie odstawiam, niech on sobie to magazynuje. Zobaczę, ile on tego zmagazynuje. No po prostu w tym momencie zatrzyma produkcję, nie będzie raczej wyjścia, podejrzewam. No co tu jedna paletka raptem? Co to ma być? Ja wiem, że zima i w ogóle. No co to za zjawisko pogodowe? Dobra, dajcie sekundkę, już wracamy dalej do tych sprzedaży. Dobra, mamy luty 14. Czekajcie, w ogóle zobaczę cenę miotku. 3300, 3333, dobra, daj 14. Dobra, mamy 14, 3341, sklep Dindo. Dindo ma najwyższą cenę. Dobra. No wiecie, co ja muszę zrobić? I teraz muszę rozpakować to wszystko, co ja tu napchałem. Są nasiona, tu jest wapno. Więc muszę to wszystko rozpakować, zanim ja zapakuję miód. Tu są worki z tym. To jest czarne, to jest wapno. Zielone, zielone, czarne, to jest wapno. Dobra. Tu mam wapno, tu mam... nasiona. Mogę do tych sobie dostawię jeszcze jeden i te dwa schowam tu. Dobra, po 3300 mam miodek. To ja teraz tak. F1 włącz. Odpalone.
strona wyładunku, czyli załadunku powinna być prawa. O, nie tył. O rany, jak mnie wkurza ten pick-up czasami. Wiecie, zobaczymy, czy on mi na prawo będzie ładował. O stary. Dwanaście załadował. No dobra. No bo tam jest ta jedna niepełna. Mamy prawie 5000. Stwórz pracownikowi pracę na chwilę obecną i niech on mi dojedzie tu. A wydajcie mi sekundkę. Oczywiście musiał coś odwalić, bo byłoby nieważne. Dobra, gdzie jest Dindo? Jedziemy do Dindo. Ale widzicie, ziarnko do ziarnka. No, zanim tam wjadę z tą mąką, mogłem robić miniaturkę. A te ludzie niech przejdą. O, to trochę zbuksowało. Będzie lepiej. O, tak może będzie dobrze. O, zrobię sobie miniatureczkę taką. Pierwszy milion do Dindo. Nie ma to tamto. Pierwszy milion zarobiony na tym odcinku, moi drodzy. Oni już tu na mnie czekają, patrzcie. To tu jest ciachpaki puch. 15 tysięcy to są drobne na paliwo. Coś tu mogę podpierniczyć? Jest tu coś? O, kaseta jest, patrzcie. Bierę. Słuchajcie, jak ja ją mam? Teraz. Jest 50 tysięcy dodatkowo. Super. Udało się znaleźć. Może jeszcze z jedną tu gdzieś schowali. Dajcie, niech ja sobie poskaczę po tych olejach, nie olejach. Nie no, tylko jedną mi schowali, więc git. Dodatkowe 50 tysięcy. Pięknie. Jedziemy po resztę. Po resztę miodu. No to zarobek będzie Widzicie? Ja też umiem wam podjechać. Jezu, wkurzaj ty. Bujaj się! Tym radiowozem. Co tym się? Kim ty tu jesteś? Ty, wioskowy szeryf. Dobra. Powiem wam, że no... Szok. Szok i niedowierzanie. Ile mi się udało
zarobić. I nie spodziewałem, że ja milion wyciągnę. Jeszcze ta kaseta teraz. Stagadałem, widzieliście kasetę. Wszedłem zobaczyć, co jest w Dino. Co? Pach, 50 tysięcy dostałem, nie? A masz nagrodę, a co tam? Młody rolnik, nie? 4 znalazłem, no to 200 tysięcy wsparcia już dostałem. Dla młodego rolnika. No i czy kredytu na 3 miliony, nie? Ale spoko. Spoczko. Podoba mi się. Naprawdę mi się to podoba. Tu dużo już nie ma tego miodu. Więc liczę, że ja go zaraz tu wyłapię. Z raptem chyba tylko 5 palet. Ale 5 palet to jest. Wypier. Nie do tyłu, Jezu. Jak mnie wkurza sterowanie tym pick-upem, on jest taki toporny. Dobra, mam. Mam te palety, mogę spadać. Dobra, jadę to sprzedam. 2000 litrów, no to jest jakieś 6 z haczykiem, czyli ponad 20 tysięcy zarobię. Choćby tylko ule mi się wrócą, to i tak jest git. Na drobne koszty będzie, czyli będzie 80 tysięcy, więc uważam, że spoko. Naprawdę spoko i udaje się w miarę fajnie rozwijać. Ja tego pick-upa sprzedam z tą przyczepą. Po prostu te duże będę wykorzystywał, albo znajdę jakąś tandemkę, nie wiem, coś lepszego. Podciągnik albo tą przyczepę po prostu podciągnik podepnę, bo ten pick-up to jest masakra. Ale dobra, nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby to teraz sprzedać. Mówiłem, 6600 zarobiłem, także spoko. Lecimy. Wracamy, chociaż w sumie on może tu sobie stać, na razie mnie nie pali. Zarobki są. Co ja tu mogę oddać? 80 tysięcy, w sumie nie muszę. Zwierzęta, o, jeszcze mam świnie do sprzedania. A jak ja bym je. Wiecie, jak ja bym te świnioki sprzedał, bo będę przewijał, tak czy tak. To ja bym je sprzedał teraz. Żarcia mam mało. Może miesiąc jeszcze wystarczy. Ale jak ja bym zrobił tak. Otwórz mi okno. To. Daj 20 i zrób. 1000 stracę. I tak 21 dostanę. Sprzedaj. Tak. Okej. Okay. Dobra. Mnie już będą jadły. Słomy mają mało, ale ja mam tutaj gdzieś. Otwórz mi tą bramę. One się teraz blamy zbugują, ale. Słomy. Ja tu mam gdzieś resztkę słomy. Więc spoko. Dobra, resztka słomy jak z żarciem, 7 ton, myślę, że starczy, słomy jest git, rozmnażanie, dojrzałość płciowa, to się powinno rozmnożyć zaraz do następne do sprzedania, więc spoko, przewijamy do 8 rano w marcu. Garncu, wszystko sprzedałem, jak widzicie, no słoma to jest. Słoma, w tym olej napędowy przydałoby się zamówić, bo może mi braknąć. Dobra, czekajcie, ja sobie polecę, zamówię z 5000 litrów, żebyśmy przywieźli, jak będziemy przewijać.
Dobra, daj mi R. Tak. Mam 6 z fakiem. Dobra, to mi na trochę starczy. Stwórz pracę. Dobra, ciebie ściągniemy tutaj pracownikiem. Szkoda mi zachodu w ogóle. Zacznij pracę. Dobra, ja sobie teraz muszę zobaczyć sezony. Luty w marcu mam do zasiania owies. Rzepak mam zasiany, mam owies. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pól. Siedem pól owsa mam do zasiania. Czekajcie, 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 czekajcie. Dobra, sąsiady tu nic specjalnie nie obsiały jeszcze, więc przebijamy do marca na pełnej. No, jeszcze za świnie dostałem. Ja zarobiłem grubo ponad milion. Te 95 tysięcy to na drobne wydatki mam. Naprawdę. Ale będzie tytuł. Pierwszy milion ukradziony. Jeszcze 50 tysięcy za kasetę dostałem, to już całkiem, nie? 8 rano w marcu. Na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcineczek, tak wam powiem. Ale popatrzcie tu na szybko. 530, 170, 75 i 8. Tu już było 900 parę, 22 i 50. Milion mam. 530. 700, 800, 950, milion coś, bez problemu zarobione, nie? Elewator zbożowy. Elewator zbożowy. Zobaczmy, na co ma elewator zapotrzebowanie. Na owies, którego nie mam. Poko! Czemu teraz? O, pensje pracowników, a pracownik stoi i nigdzie nie jedzie, nie? A kasa leci. Tu do tego, do tej lawety dostawię tego małego MFA, a tego pick-upa sprzedam. Naprawdę, bo mnie wkurza niesamowicie. Tylko jeszcze nie w tej chwili. Dopiero jak zastąpię MFA dużym MFA, znaczy zastąpię. Kupię MF-a za MF-a, nie? Do tego małego zostawię do tej lawety. Ktoś tam zawsze przywiezie. Do 8 rano, żeby był otwarty sklep. W razie czego tak, można było maszyny odbierać. I to będzie następny wtedy odcineczek. A ten odcinek to będzie sprzedaż i pierwszy milion. Ponad milion, ale pierwszy milion zarobiony. Naprawdę na grubo. No tu już miodek się poprodukował. 5 w marcu. No i dobra, mamy to. 8.00 i mamy to połapane. Jak tam te moje świnioki nie zdechły jeszcze? Nie, ale są na granicy wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Dobra, ale zaraz będą następne do sprzedania, więc spoko. Milion odrobiony. No ten owies, no owies, 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 byłoby pięknie. Owies mamy do zasiania. Potem będzie soja. Także moi drodzy, na tą chwilę jeszcze zobaczmy, co tu sąsiedzi ewentualnie poobsiewali. Nie mam pół miliona. Nie mam. Nie mam pół miliona na
to pole, bo w ogóle nie mam tak kasy, żeby to rozpierniczyć. Dałem ciała, już widzę. Tak, bo już dawno powinienem obsiać rzepak. Nie wiem, czy mi wejdzie teraz druga dawka. To było dane ciała przy przewijaniu i muszę to naprawić, bo to jest raz, dwa, trzy, cztery pola. Nie, trzy pola. Tak, trzy pola rzepaku. Muszę to zobaczyć, jak to wyjdzie. Ale co by nie było, mamy sporo porobione. Teraz szykują się zakupy, więc będzie na grubo. Ja wam serdecznie dziękuję. Jak odcineczek się wam podobał, pamiętajcie, łapka w górę dla nowych osób, subik, nie zapominajcie o dzwoneczku i zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem już z siewów i z takiej wiosny na grubo z zakupami. Milion na pewno, przepuść tam. Na razie, trzymajcie się, cześć!